badań operacyjnych zagadnienie kolejkowe w przypadku, gdy mamy jedną osobę obsługującą cały system. Treść zadania jest następująca. Przeciętnie co 5 minut przybywa 30 kupujących. W ciągu 2 minut inkasujący gotówkę kasjer jest w stanie obsłużyć średnio 10 klientów. Po pewnym czasie doszło pewne ulepszenie. Kasjer w ciągu 4 minut jest w stanie obsłużyć przeciętnie 32 osoby. W tym zagadnieniu kolejkowym często spotykamy się z pytaniami typowymi, które tutaj są wymienione. Jest to kilka pytań, które dotyczy tego, jak duża jest kolejka, jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie kilkoro osób stało w kolejce w oczekiwaniu na obsługę oraz jakie jest na przykład prawdopodobieństwo, że będzie dany klient mógł czekać 1 lub 2 minuty. Zaczynamy od tego, żeby sprawdzić, czy w ogóle taki system jest stabilny. Czyli inaczej mówiąc, czy jest możliwość obsługi przez taką jedną osobę inkasującą, kiedy ona obsługuje w ciągu 2 minut 10 klientów, czy jest ona w stanie obsługiwać napływających regularnie co 5 minut na przykład 30 kupujących. Oczywiście, że to można sobie rozpisać, nie ma kłopotu, ale formalnie to przeprowadźmy tą analizę. Pierwszym elementem jest to tak zwana stopa przybyć. Stopa przybyć jest liczona jako liczba osób przychodzących do systemu przez czas, w jakim to się odbywa. A więc to jest inaczej mówiąc liczba osób przez czas. Można powiedzieć, że to jest odwrotność średniego czasu pomiędzy zgłoszeniami. Można powiedzieć, że u nas 30 przez 5 wynosi 6, czyli 6 osób jest obsługiwanych w ciągu minuty. Drugi element to jest stopa obsługi, czyli w tym momencie ile osób jest obsługiwanych w jakim czasie. Czyli możemy powiedzieć, że 10 osób jest obsługiwanych w ciągu 2 minut, czyli można powiedzieć, że 5 osób jest obsługiwanych w ciągu minuty. Jeżeli policzymy tak zwany parametr intensywności ruchu, to można zauważyć, że po podzieleniu lambda przez mi, tych dwóch stóp przybyć przez stopę obsługi, wychodzi nam wynik 1 przez 2. Taki wynik będzie mówił o tym, że cały układ jest bardzo instabilny, czyli prawdopodobieństwo długiej kolejki rośnie, to sugeruje, że w układzie należy wprowadzić zmiany. Możemy nawet tu na tym etapie już popatrzeć, że jeżeli przypada, że 6 osób przychodzi w ciągu minuty, a może być obsługiwanych w ciągu minuty średnio 5 osób, to oznacza, że zawsze na każdą minutę przypada jedna osoba, która nie jest obsłużona, no i stoi w tej kolejce. I ona się wydłuża, a w każdej kolejnej minucie przybywają kolejne osoby. Dlatego też matematycznie wychodzi, że ten parametr intensywności ruchu po prostu jest zbyt wysoki. On powinien się mieścić do jedynki. I teraz jeżeli nastąpi jakaś zmiana, to może być na przykład szybki jakiś rejestrator, cokolwiek to by nie było, jakbyśmy to nie nazwali, może się zmienić stopa obsługi, bo to, że powiedzmy nasz sprzedawca się będzie lepiej zachowywał w pracy, lepiej, szybciej będzie obsługiwał, to nie wpływa na stopę przybyć, tylko na stopę obsługi, czyli jego tempo pracy. Stopa przybyć dalej będzie wynosiła 6, ale stopa obsługi będzie już wyższa. A więc zmieni się parametr intensywności ruchu, czyli przypada ciągle 6 osób w ciągu minuty przybywa. Nowa nasza stopa obsługi będzie wynosiła już 32 osoby w ciągu 4 minut. Stopa obsługi będzie wynosiła 8. Parametr intensywności ruchu, czyli lambda przez mi, czyli 6 przez 8, będzie wynosiło 0,75. I taki wynik oznacza, w badanym systemie sytuacja uległa już poprawie. Długich kolejek raczej nie będziemy się spodziewać. Wszystkie osoby, które przybywają, są szybciej obsługiwane, czy jakby stopa obsługi jest w stanie pokryć stopę przybyć. Były wymienione pytania, na które będziemy starali się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło, jak była duża kolejka, jest możliwa przeciętna kolejka w takim układzie. Wzór jest znany. Wynosi to ρ do kwadratu przez 1 minus ρ. Jeżeli podstawimy nasz parametr intensywności ruchu, czyli 0,75, dokonamy obliczeń, wynik wychodzi 2,25. W tym momencie możemy powiedzieć, że przeciętnie w kolejce będzie stało około 2,25 osoby. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że w tym sklepie po tej zmianie średnio w kolejce stoją tylko 2,25 osoby. Kolejny element jest to pytanie,
jakie są szanse na to, że w kolejce będzie stało więcej niż 3 osoby. Czyli mamy stały wzór na liczenie prawdopodobieństwa tego, że n jako liczba osób będzie przekraczała określoną liczbę, tutaj n0, i to jest po prostu rho podniesione do potęgi n0 plus 1. Jeżeli u nas chcemy się dowiedzieć, jakie są szanse, że w kolejce będzie stało więcej niż 3 osoby, podstawiamy do tego wzoru, wpisując miejsce n0 3, a w miejsce rho 0,75. Jeżeli tu jest trójka i tu jest trójka, ostatecznie 0,75 podnosimy do czwartej potęgi. Ten wynik otrzymany to jest prawdopodobieństwo tego, że w kolejce będą czekały więcej niż 3 osoby. Jak dla mnie to jest dość niskie takie prawdopodobieństwo tego, że będą aż 3 osoby stały w kolejce. Dodatkowo to, co możemy tutaj odpowiedzieć w systemie kolejkowym, to jest pytanie dotyczące czasu, czyli jakie są szanse na to, że będziemy w kolejce stać dłużej niż 1 lub 2 minuty. Ten wzór pozwala nam określić prawdopodobieństwo tego, że T jak time będzie wyższy od określonego czasu, czyli T to jest czas oczekiwania w kolejce, że on będzie wyższy od założonego przez nas. To jest rho, to jest liczba E, czyli 2,7182 liczba Eulera. Tu jest minus T0, czyli ta znowu założona wartość czasu, mi i lambda, to są te dwa parametry. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że będziemy w kolejce czekać dłużej niż 1 minutę? Korzystamy sobie z tego wzoru, który był wcześniej, bo ten wzór, który mamy tutaj, gdybyśmy tu podstawili 1, to byśmy określili prawdopodobieństwo tego, że kolejka przekracza 2 osoby. A to prawdopodobieństwo określa, że jedna osoba czeka w kolejce dłużej, na przykład niż 1 minutę. Czas to jest 1 minuta, parametr rho wynosi 0,75, lambda 6, a mi 8. Dzięki temu po podstawieniu w odpowiednie elementy T0, rho, T0, mi i lambda wychodzą nam takie liczby w zapisie. Jeżeli to wszystko ładnie poupraszczamy, czyli minus 1 razy różnica między 8 a 6, to jest 2, czyli będzie e do minus drugiej, wychodzi nam prawdopodobieństwo. I to jest prawdopodobieństwo tego, że czas oczekiwania na obsługę będzie przekraczał 1 minutę. Możemy to oczywiście ładnie napisać, że prawdopodobieństwo oczekiwania ponad 1 minutę jak dla nas jest niskie, bo to jest tylko 10% i wynosi ono 10,15%. Jeżeli mamy pytanie, jakie są szanse, że będzie kupujący stał dłużej niż 2 minuty, tutaj było, że będzie minutę, podstawiamy znowu do tego samego wzoru, ale przy założeniu, że jednak te 0 będzie wynosiło 2. Tu było 1, bo badaliśmy 1 minutę, a pozostałe parametry są niezmienne. No wiadomo, tutaj będzie oczywiście dwójka zapisana. Prawdopodobieństwo tego, że czas oczekiwania ponad 2, tutaj mówiłam, będzie podstawiamy do wzoru, gdzie T0 teraz, jak tu było 1, teraz będzie 2 i mamy 0,75 razy e do potęgi minus 2 razy 2, czyli będzie e do minus 4. Jeżeli to policzymy na kalkulatorze, najlepiej takim naukowym lub w Excelu, jak to woli, wychodzi nam pewne prawdopodobieństwo. Jeszcze jest niższe niż było to tutaj. Czyli wtedy możemy powiedzieć, że szansa na to, prawdopodobieństwo, że klient będzie czekał ponad 2 minuty jest niskie i wynosi 1,73%. Inaczej mówiąc, można zinterpretować, że tylko 1,73% klientów będzie oczekiwało na obsługę ponad 2 minuty. Tak można ewentualnie zinterpretować prawdopodobieństwo.